W sobotę, 1 czerwca, moc sportowych atrakcji z okazji Dnia Dziecka przygotowały pionkowskie placówki i stowarzyszenia. Nad Stawem Górnym w Pionkach od godziny 9 odbywały się zawody wędkarskie zorganizowane przez Koło Pionki Miasto Polskiego Związku Wędkarskiego. Honorowy patronat nad zawodami objął burmistrz miasta Łukasz Miśkiewicz. Do wędkarskich zmagań zgłosiło się kilkunastu uczestników. Zostali oni podzieleni na 3 grupy wiekowe. Oprócz wędkowania, które wymaga dużego skupienia oraz cierpliwości, zawodnicy mogli sprawdzić swoją celność, rzucając piłeczką do tarczy. Mimo niesprzyjającej chwilami pogody, młodzi wędkarze wytrwali do końca zawodów, kiedy to po obliczeniu punktów zostali wyłonieni zwycięzcy. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach otrzymali nagrody oraz upominki. Za nami pierwszy dzień Pionkowskiego Dnia Dziecka. Właśnie zakończyły się zawody wędkarskie. Jak widać, dzieciaki zdążyły przed deszczem. Pogoda co prawda teraz nie dopisuje, ale mam nadzieję, że kolejne dni będą słoneczne i adekwatne do tego dnia, byśmy mogli się wspólnie bawić w ten wspaniały rodzinny czas. Tego samego dnia na Stadionie Miejskim odbył się turniej sportowy pod nazwą Mistrzowskie Skrzaty Mazowsza. Zawody te skierowane były do młodych piłkarzy z rocznika 2017. Rozgrywki odbywają się pod patronatem Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. To cykl turniejów odbywających się na całym Mazowszu, z których reprezentacje poszczególnych okręgowych związków piłki nożnej zostaną wytypowane do udziału w wielkim finale, który odbędzie się 11 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Turniej Mistrzowskie Skrzaty Mazowsza organizowany przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki gościł dzisiaj na pięknym obiekcie w Pionkach, za co bardzo dziękujemy organizatorowi, panu burmistrzowi. 16 drużyn, ponad 100 zawodników z całego powiatu radomskiego, ogrom emocji, wiele bramek. Piękne cieszynki młodych zawodników. To kolejny turniej, który jest organizowany przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej w powiecie radomskim. W turnieju wzięły udział drużyny z terenu całego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Radomiu. Byli to młodzi piłkarze, a także piłkarki. Dzieci rywalizowały na 8 boiskach, na których jednocześnie grało 16 drużyn. O świetną atmosferę zadbali również rodzice, którzy bardzo mocno wspierali swoje pociechy. Nagrody za udział w turnieju wręczał burmistrz miasta Pionki Łukasz Miśkiewicz, który objął swoim patronatem całą imprezę. Kolejną imprezą z okazji Dnia Dziecka, która odbywała się w naszym mieście dzisiejszego dnia, to Mistrzowskie Skrzaty Mazowsza. Dzieciaki grały w piłkę, rywalizacja była dość zacięta. Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału, a dzieciakom życzymy wspaniałej sportowej kariery. Rodzicom oczywiście dumy z tak utalentowanych dzieciaków. To nie koniec sportowych emocji tego dnia. Na basenie miejskim z okazji Dnia Dziecka zorganizowano zawody pływackie. Niespełna 100 młodych pływaków, podopiecznych Pionkowskiego Towarzystwa Pływackiego oraz Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Delfin, wzięło udział w wodnej rywalizacji. I tym razem honorowy patronat nad zawodami sprawował burmistrz miasta Pionki Łukasz Miśkiewicz. Celem zorganizowanych zawodów był wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży poprzez pływanie, promocja sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim świetna zabawa. Uczestnicy, podzieleni na kategorie wiekowe oraz płeć, mieli do przepłynięcia odpowiednią do umiejętności liczbę basenów w stylu grzbietowym oraz dowolnym. Wspaniała atmosfera oraz gorący doping kolegów i siedzących na widowni rodziców były niezwykle motywujące dla młodych zawodników.
Była to też świetna okazja, by pochwalić się zdobytymi podczas treningów umiejętnościami. Wszystkie dzieci biorące udział w zawodach otrzymały dyplomy oraz nagrody. Nie zabrakło również wspólnej zabawy oraz poczęstunku po tak dużym wysiłku. Chcielibyśmy podziękować za liczne przybycie naszym podopiecznym i za czynny udział w tych zawodach, jak również chcielibyśmy podziękować za patronat, jaki objął nad naszymi zawodami pan burmistrz Łukasz Miśkiewicz. Bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu dzieci, rodziców i w imieniu własnym. Przede wszystkim cieszy nas tak duża obecność dzieci, że w dniu ich święta mogły spędzić ten czas na sportowo, radośnie, w formie zabawy. Cieszymy się, że dzieci otrzymały podarunki, był miły poczęstunek, że miło spędziły dzisiaj dzień, który jest ich świętem i że spędziły ten dzień na sportowo.